Dzisiaj mam bardzo ciekawe piwo. Otóż ostatnio spacerowałem sobie po Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku. No i oczywiście naturalnym odruchem było szukanie stoiska z piwem. Jak zwykle, z tego co pamiętam z poprzednich lat, zawsze tam można było spotkać stoiska browaru Koreb, produktów litewskich i w zasadzie z piwa to było tyle. Chociaż produkty litewskie to też głównie kwasy chlebowe i podpiwki. I jeszcze stoisko Obołonia. Parę lat temu swoje stoisko miało Belgium's Best i to był najlepszy jarmark dominikański, bo rzeczywiście można było sobie podegustować piw belgijskich, też zakupić, także to było super. Ale widziałem to tylko raz i już niestety od paru lat tego nie ma. Także zajrzałem na stoisko browaru Koreb. Znaczy najpierw je ominąłem szerokim łukiem, potem mi się przypomniało, że przecież oni zrobili niedawno American India Pale Ale. Więc podszedłem zapytać, czy mają American India Pale Ale. Niestety całkiem kompetentna obsługa na jednym i na drugim stoisku, bo byłem na dwóch, powiedziała, że to piwo zniknęło miesiąc temu i jakiś jest problem teraz z amerykańskim chmielem, że nie można zrobić nowej warki. No, także odpowiedź naprawdę bardzo kompetentna, ale polecono mi, już chciałem odchodzić, polecono mi nowe piwo z browaru Koreb, piwo pszeniczne. Ja też tak spojrzałem na nie najpierw i nawet nie zwróciłem uwagi, bo jakoś tak nie skojarzyłem, że oni wcześniej takiego piwa nie mieli w ofercie. Ale jak zauważyłem, no to zapytałem, o co tutaj chodzi. No i pani poinformowała mnie, że zrobiono piwo pszeniczne, ale że właściciel to jest taki gościu, że sypnął do niego chmielu amerykańskiego. I od razu przykuło to moją uwagę, moje zainteresowanie. Drapnąłem to piwo oczywiście na spróbowanie, mimo że znam renomę, a raczej brak renomy browaru Koreb. No i mówię, zobaczę, no skoro sypnął amerykańskiego chmielu, no to warto sprawdzić, co z tego wyszło. Tym bardziej, że w browarze Koreb waży browar kontraktowy Szpunt, a jak to dosyć często bywa, jeżeli browar kontraktowy wchodzi do takiego średnio radzącego sobie browaru, często robi tam porządek i naprawdę ten browar też podciąga się ze swoimi autorskimi projektami. Więc no zobaczymy. Nie próbowałem, nie miałem okazji spróbować tej American India Pale Ale. Niestety nie udało się go zdobyć, chociaż próbowaliśmy na lekko pod wpływem, ale nie daliśmy rady. No ale piwo pszeniczne, spróbujemy. Ja mam pewne wątpliwości, czy to jest aby na pewno Hefeweizen, czy nie jest to American Wheat, skoro jest tutaj amerykański chmiel, a o drożdżach nie ma ani słowa w składzie, w zasadzie w ogóle nie są wymienione, tak jakby piwo nie było fermentowane drożdżami. Mamy woda, słód pszeniczny, słód jęczmienny, chmiel, więc w zasadzie wiemy tylko, że był słód pszeniczny i słód jęczmienny użyty. Alkohol 6%. No, tam te bajeczki o tradycyjnym polskim piwie ważonym według starej receptury, no to naprawdę można sobie włożyć w różne miejsca ciekawe. Tym bardziej, że jest amerykański chmiel, no to naprawdę ta receptura musi być mega stara. Dobra, nie ma co się pastwić, otwierajmy. Z racji tego, że nie wiem, czy to jest American Wheat czy Hefeweizen, nawet po otwarciu z butelki, no w zasadzie nie czuję Hefeweizena, skorzystam z takiej uniwersalnej szklanki do piw pszenicznych, co prawda raczej jest dedykowana piwom nowofalowym, ale ewentualnie Hefeweizen, myślę, że też będzie fajnie się w niej prezentował. Już widać, że piwo wcale nie jest mocno zmętnione, jest tylko lekko opalizujące, prawie w ogóle się nie pieni. Zobaczcie, wlałem całe piwo, pół litra, ta szklanka przewiduje taką pianę, dlatego jest zadedykowana piwom pszenicznym, które się mocno pienią. Tutaj piany nie ma prawie w ogóle, tego nie można nazwać pianą, to jest jakaś pozostałość po nalaniu. W ogóle widać, że piwo w ogóle nie jest wysycone, znaczy bardzo nisko wysycone. Także chyba dobrze myślałem, że to nie będzie Hefeweizen.
Hefeweizen to nie jest, nie czuję goździków, nie czuję bananów. Pierwsze co się rzuca to diacetyl. Taki aromat karmelkowy, mleczny, cukierki Werther's Original, to jest to. On często pojawia się w połączeniu diacetylu, słodu karmelowego i amerykańskiego chmielu. Bardzo karmelowy, bardzo mleczny, nutka jakaś tam cytrusowa, chmielowa może jest, ale taka naprawdę mało wyrazista. Tak jak myślałem, tak jak widziałem, wysycenie praktycznie zerowe, praktycznie flat, totalnie. To jest takie bąbelki jak piwo z pompy albo jak piwo po cichej fermentacji w nieszczelnym fermentorze. Praktycznie brak. Co przy tym stylu, już ustalmy, że to jest American Wheat, bo z Weizenem to nie ma nic wspólnego. Ale nawet w stylu American Wheat, któremu wbrew pozorom bliżej jest do Pale Ale'a niż do Hefeweizena. Tak jak wiele osób uważa, że pszeniczne to pszeniczne, że to jest jakby jedna rodzina. Nie do końca tak jest. Także to wysycenie niższe, nie jest tutaj złe, natomiast ono powinno jakieś być, bo w tym wypadku to tutaj to piwo jest ciężkie, w ogóle nie jest rzeźkie, nie orzeźwia. Jakaś nuta amerykańskiego chmielu jest, rzeczywiście. Jest taki lekki cytrus. Wyraźnie to piwo ma charakter nowofalowy. Wyraźnie ma charakter pale ale'owy. No, ono nie jest najgorsze. Naprawdę spodziewałem się jakiejś masakry. Ale ono nie jest najgorsze, da się je wypić. Smak jest całkiem fajny, nawet ten diacetyl nie przeszkadza, tak jak w aromacie. O, lekki DMS też się pojawia, taki kukurydziany. Ale to jest wszystko do zniesienia. To nie są to wyżyny piwowarstwa oczywiście. Nie jest to piwo, które bym chętnie powtórzył albo które bym chętnie pił na co dzień. Ale no, myślę, że je dopiję. Na pewno do poprawy aromat i na pewno do poprawy wysycenie. Reszta ujdzie. Nawet goryczka jest całkiem fajna. Taka zaznaczona, wyraźna, a przy tym krótka, dosyć nawet szlachetna, fajna. Nie pozostaje, nie ściąga, nie zalega. No, inną kwestią jest nazewnictwo, no bo nazwanie piwa piwo pszeniczne, no to jest trochę bez sensu, no to jest tak, znaczy to się przyjęło kiedyś, kiedy pszeniczne to był tylko Hefeweizen i nic innego. I to się tak przyjęło, no i w zasadzie, jeżeli piwo się nazywa pszeniczne, no to ja automatycznie jakby reaguję na to, że to jest Hefeweizen, no bo tak jak na pierwsze buty sportowe firmy Adidas mówi się Adidasy i nieważne jakie są firmy, ale to już są zawsze Adidasy. Tak samo pierwszy Hefeweizen, który pojawił się szerzej na rynku, nazywa się piwem pszenicznym. I teraz już nieważne, że są też pszeniczne Witbier, pszeniczne American Wheat, ale piwo pszeniczne od razu się kojarzy z Hefeweizenem. Więc jeżeli to nie jest Hefeweizen i nie miał być, to powinno być napisane, że to jest piwo pszeniczne. Może być taka nazwa, ok, ale powinno być na dole napisane w stylu American Wheat. Tyle.